rzeczywiście wolną wolę, ponieważ ona płynie z praczni, z Twojej pierwotnej mądrości, która nie jest uwarunkowana, która jest już wolna od uwarunkowania. Natomiast dopóki nie wykonasz tej wielkiej duchowej pracy nad sobą, prawdopodobnie jesteś tylko odreagowaniem impulsów karmicznych i działasz jak automat. Sarsani, nasz nauczyciel, bardzo lubił opowiadać pewną historię, która autentycznie wydarzyła się gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, o ile pamiętam, na Florydzie. A więc tam dość popularne były, zresztą nie tylko tam, w różnych miejscach na świecie, wyścigi psów. Nie wiem, czy to były harty, czy jakiś inny gatunek psów. W każdym razie prawdopodobnie większość z Was wygląda, wie, jak wygląda technicznie taki wyścig psów. Więc na sygnał z pistoletu osoby, która kontroluje jakby cały ten wyścig, psy wybiegają z boksów i gonią za królikiem, który przemierza się po obwodzie takiej bieżni, po takiej szynie. Oczywiście ten królik jest nasączony specjalnym zapachem, który działa bardzo stymulująco na zmysł pochłonienia psów, więc one są naprawdę bardzo zdeterminowane, żeby schwycić tego królika. A więc pewnego dnia taki wyścig właśnie się odbywał i wśród psów była obecna pewna suka, którą nazywano Clear Mary, taka jasna, bystra, jasna Mary. Więc ta Mary była faworytem większości wyścigów, wygrywała wiele z nich, a więc ludzie stawiali na nią zwykle bardzo duże pieniądze. I tego dnia właśnie ta Clear Mary również brała udział w tym wyścigu. No i cóż się dzieje? Pada strzał, otwierają się boksy, psy wybiegają i gonią ile sił w nogach za tym królikiem. Oczywiście szansa dogonienia tego królika jest żadna, ponieważ tam siedzi jakiś cwany człowiek w tej jakiejś tam budce i kontroluje, prawda, prędkość tego królika, więc im bardziej psy się zbliżają, tym podkręca prędkość. No, oczywiście psy nie mają szans złapać tego królika, a ludzie dobrze się bawią, a głupie psy biegną za czymś, czego złapać nie mogą. I co się dzieje? Na czoło wysuwa się oczywiście Clear Mary, więc wszyscy, którzy postawili na nią duże pieniądze, rozluźniają się, czują już, że duża kasa płynie im do kieszeni i nagle dzieje się rzecz nieoczekiwana. Clear Mary zatrzymuje się i staje jak wryta. A więc popłoch na trybunach, wszyscy krzyczą: co się dzieje? Co się dzieje z tym psem? Rusza, więc duży chaos, duży betes, panika i tak dalej. A Clear Mary tylko stoi spokojnie i patrzy. Patrzy, jak królik przemieszcza się po obwodzie tego stadionu. I w momencie, gdy był naprzeciwko niej, biegnie, przecina mu drogę i go chwyta. To jest właśnie sposób, w jaki budzi się oświecony umysł. Przestaje już być ograniczony swoją karmą, czyli tym instynktownym programem, i zaczyna jasno przyglądać się sytuacji. Co się dzieje? Po raz kolejny popełniam ten sam błąd. Po raz kolejny tworzę cierpienie w swoim życiu. Jaki jest mechanizm działania mojego cierpienia? O co tu chodzi? Im głębiej medytujemy, im więcej praktykujemy, tym jaśniejsza się staje również percepcja naszej karmy. A więc praktyka medytacji otwiera nam jakby taką podwójną perspektywę. Z jednej strony coraz jaśniej uświadamiamy sobie to czyste, nieuwarunkowane światło naszego pierwotnego umysłu, a z drugiej strony coraz jaśniej postrzegamy ograniczenia, czyli karmę swojego umysłu. A więc to jest znaczenie słowa karma. Karma jest energią labyku, jest ślepą siłą, która na ogół determinuje umysł większości z nas. Niestety, tak jest. Oczywiście buddyzm rozciąga tą naukę o karmie na naukę o reinkarnacji, a więc tutaj też można powiedzieć słowo, że według buddyzmu sposób, w jaki odradzają się ludzkie istoty, również jest zdeterminowany karmą. Czyli zgodnie z nauką buddyzmu, gdy świadomość opuszcza to ciało, gdy ten strumień świadomości płynie dalej, gdy to ciało odpada, osobowość się rozpada w momencie śmierci, ten wiatr karmy wieje dalej. I zgodnie z zawartością tego programu, z zawartością tego wiatru karmy następuje takie, a nie inne odrodzenie. A więc to jest inny aspekt nauczania o karmie. Ale nie musimy aż tak daleko sięgać, ponieważ
też niektórzy mogą być sceptyczni co do nauki o reinkarnacji. I mówiąc szczerze, w Zen nie kładziemy na to aż tak wielkiego nacisku. Gdy Dzansanima zapytano kiedyś o reinkarnację, to powiedział: widziałeś kiedyś rzekę? Tak, widziałem, odpowiedział uczeń. A więc gdy przechodzisz przez tę rzekę, przechodzisz mostem przez tę rzekę i po 2 godzinach wracasz, prawda, przez tę rzekę. Czy ta rzeka jest tą samą rzeką, czy nie? Oczywiście ta rzeka przeszła już reinkarnację. A więc w Zen staramy się postrzegać wszystko w kategoriach tu i teraz, w kategoriach tego momentu i tego życia. Nie musimy uciekać się do jakichś dalekich, wydawałoby się abstrakcyjnych teorii o reinkarnacji, tylko staramy się postrzegać, jak nasz umysł i nasze istnienie reinkarnuje się z chwili na chwilę, w tym momencie. A więc nasza karma również warunkuje sposób, w jaki inkarnuje się nasza istota z chwili na chwilę. Więc, czy to jest jasne? Tak, tak. Mhm. My nie musimy pozbawiać się emocji. Zupełnie. Ja o niczym takim nie powiedziałem. Ja powiedziałem tylko, że król musi wrócić na swój tron. Król, gdy wraca na swój tron, nie wygania swoich poddanych z kraju, ale daje im odpowiednią pracę. Ty robisz to, ty robisz to, ty jesteś od tego, ty jesteś od tego, prawda? No więc wtedy wszystko jest w harmonii. Jeżeli król oczywiście ma ten oświecony, mądry umysł, jest tą mądrością, prawda? Wtedy nasze emocje spełniają właściwą funkcję w naszym życiu. Właściwie tak naprawdę potrzebna nam jest tylko jedna emocja. Jedna emocja zasadnicza, jedno uczucie. W buddyzmie nazywamy to współczuciem, współodczuwaniem. Współodczuwanie oznacza bardzo głęboką empatię i utożsamianie się z innymi istotami. Tylko wtedy możemy poczuć ich cierpienie i tylko wtedy możemy właściwie odnaleźć drogę do pomagania im. A więc gdy mamy to podstawowe uczucie, jakim jest współodczuwanie, wtedy gniew jest w porządku, możemy użyć gniewu, żeby pomóc innym. Możemy użyć uśmiechu i radości, żeby pomóc innym. Wszystkie emocje służą temu podstawowemu współczuciu, które determinuje nasze życie. To jest tak naprawdę współczucie nie ma większej radości niż to podstawowe uczucie. Praktyka medytacji nie prowadzi do stanu takiego zamrożenia, jakbyśmy byli zrobieni z kamienia. Prowadzi wręcz przeciwnie, do wielkiej wrażliwości, ale z tej wielkiej wrażliwości rodzi się bardzo dynamiczne, spontaniczne i takie nieuwarunkowane działanie. Kiedy nie ma kontroli, co ja mogę na tym stracić, a ile mogę zyskać. A może zysk jednak będzie mniejszy niż strata, więc nie zaangażuję się w to. Ten umysł poczucia działa bardzo spontanicznie. Cały czas postrzega sytuację i odnajduje drogę właściwego działania. Także możesz się nie obawiać. W buddyzmie nikt nikomu uczuć nie zabiera. Pomaga im rozkwitnąć. Można głośniej powiedzieć. Medytacja to jest fizyczna, czyli jesteśmy w stanie dojść z ciężkiej choroby na przykład. Medytacja? Zdrowie fizyczne. Aha, zdrowie fizyczne. Może bardzo poprawić równowagę psychofizyczną. I no, pewne badania wskazują na to, że poprawia również zdrowie, ponieważ to, co się dzieje z naszym umysłem, bardzo wpływa na kondycję naszego ciała. I podobno najlepszym sposobem na długowieczność jest właśnie dobre życzenie innym.
Jeżeli dużo życzliwości mamy w sobie, wtedy nasze zdrowie bardzo się poprawia. Ale przez moment się zawahałem. Dlaczego? Ponieważ jest wiele przykładów, które mogły wskazywać, że nie do końca jest to prawdą, ponieważ kilku mistrzów zen, których pamiętam, zmarło przedwcześnie. Roshi Suzuki zmarł na nowotwór, Roshi Katagiri też zmarł na raka, a Dogen żył tylko 51 lat. Więc oczywiście medytacja może wpłynąć bardzo korzystnie na nasze zdrowie, ale musimy pamiętać o tym, że jakby nie jest celem medytacji zapewnienie sobie dobrej kondycji zdrowotnej. Prawdziwy kierunek medytacji jest